kościołach często można zobaczyć zawieszone przy niektórych obrazach, ołtarzach wota, srebrne serduszka, tabliczki z napisami. Dlatego dziś w Ewangeliarzu Litewskim porozmawiamy o wotach dziękczynnych. Czy są niemymi dowodami na działanie Boga? Krystyna Juckiewicz, zapraszam. Jesteśmy właśnie przy obrazie Matki Bożej Podbrzeskiej. Może nawet można mówić, jesteśmy przy ikonie Matki Bożej Podbrzeskiej, która datuje się na XVII wiek. I właśnie widzimy, z jednej i z drugiej strony są właśnie takie wota. Najbardziej to są tradycyjne w formie serca, ale też widzimy części ciała. Jest ręka, jest noga, czyli podziękowanie za uzdrowienia. U góry widzimy też są pierścionki, kolczyki złote, obrączka. To są wota za, powiedzmy, otrzymane laski od Pana Boga. Najnowsze to mamy tutaj w formie tabliczek, wotum z 2020 roku. To jest dziękczynienie Panu Bogu za opiekę nad parafią z okazji 90-lecia. Później tutaj mamy wotum naszego parafianina, księdza Roberta Wojczana, który w 2020 roku został wyświęcony na księdza. I ostatnie wotum, które zostało zawieszone właśnie w tym roku, zostało poświęcone 10 września jako wotum dziękczynienia Panu Bogu za prace renowacyjne fasady naszego kościoła. I właśnie to jest takie miejsce, gdzie w dany moment mogą się pojawiać też inne wota. Jeżeli człowiek chce się podzielić też jakimś cudem uzdrowienia, to też często też są prowadzone księgi, gdzie się wpisuje cud, na przykład za wstawiennictwem, nie wiem, świętego Antoniego albo Matki Bożej Podbrzeskiej. Patrząc na historię nie tylko Kościoła, albo historię w ogóle powszechną, to widzimy, że też narody, szczególnie w takich momentach wojny trudnych, kiedy pod okupantem byli, to się zwracali właśnie do Pana Boga, żeby właśnie Pan Bóg jakoś interweniował. I właśnie w tych czasach najwięcej było wot. Chyba w Ostrej Bramie, jeżeli się nie mylę, tam w ciągu kilkudziesięciu lat tam było około 3000 na przykład zniesione. Można wyobrazić, że tego jest dużo i dlatego te wota, zazwyczaj jak ich jest dużo, to one są później na przykład srebro, nie? To jest na przykład przetapiane na jakąś na przykład suknię dla Matki Bożej, która, jak widzimy, na przykład Ostra Brama, albo u nas tutaj Matka Boża Podbrzeska, z tego później na przykład się wykonuje albo jakąś koronę, albo jakiś kielich do mszy świętej. Same słowo votum, to z języka łacińskiego, oznacza dar, takie dziękczynienie albo obowiązek. Nasze życie każdego to jest też takim darem, przede wszystkim, które otrzymaliśmy od Pana Boga. Najważniejsze to chyba dziękczynienie jest każdego w sercu, kiedy ty dziękujesz za to, co Pan Bóg ci daje. Od kiedy wota są znane w Kościele katolickim? W Kościele katolickim na naszych terenach najstarsze są wota w Częstochowie, a u nas w Wilnie, w Ostrej Bramie i Kościół świętego Piotra i Pawła. W Ostrej Bramie to 1671 rok, pierwsze wotum, które było złożone w podzięce Matce Bożej od rodziców za to, że powróciła martwe dziecko do życia. I to całkiem, jak się okazuje, nie było wielkim cudem. Takie cuda się wydarzały prawie że na co dzień w owym wieku, w XVII wieku. I rodzice w podzięce składali to wota. To wotum nie zachowało się, bo po prostu zginęło podczas kolejnego pożaru w Ostrej Bramie. Największe wotum, które jest w Ostrej Bramie, to półksiężyc pod obrazem Matki Bożej
z 1848 roku. To też jest fundacja prywatna rodziny. Jak wyglądały pierwsze wota? Pierwsze wota to najczęściej to na tabliczce namalowane i z wyrazami wdzięczności po łacinie napisane. Darem wdzięczności mogły być nawet całe świątynie ufundowane, tak jak dla przykładu kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Wilnie. Tak, to na pewno, dlatego że hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego mógł to sobie na to pozwolić. Miał bardzo duże fundusze, duże zasoby, w dodatku nie miał rodziny, także podziękował Matce Bożej w takiej formie, że tylko kiedyś ci możnowładcy umieli się dzielić nie tylko wotami z Bogiem, składać mu w podzięce, ale razem i z ludźmi, bo Kościół jako wotum służy i dotychczas dla nas wszystkich. On nas ciągle zbiera do siebie. Czy wota są świadectwem na działania Boga, na Jego skuteczność? To na pewno. Jest dużo takich znaków. W XVIII wieku było dużo tych wotów w Ostrej Bramie, z których, kiedy był obraz Matki Bożej koronowany, to w 1927 roku, to było bardzo dużo stworzonych naczyń liturgicznych. Była też ta przecież cała kaplica z wotów. Około 14 tysięcy wotów było właśnie, że upiększona, uporządkowana taką, jaką my na dzień dzisiejszy widzimy. Ale te woty nie ustają przychodzić do Ostrej Bramy, one są i teraz na zewnątrz. A z mojej praktyki przewodnickiej, to nawet przy mnie przyjechał jeden turysta, który mówił, że muszę pójść do Ostrej Bramy i proszę mi zorganizować spotkanie z proboszczem. Ja zorganizowałam i on przekazuje swój pierścień rodzinny od swojego dziadka, który przy śmierci dla niego przekazał i kazał odwieźć do Wilna w podzięce też za dar życia, dlatego że wyszedł żywo z II wojny światowej. Jako żołnierz Armii Krajowej nie trafił do Ponar, nie trafił do Katynia, a został żyw i spotkał się ze swoją rodziną. Kalendarium na najbliższy tydzień. 7 października wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które ma odniesienie do zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad turecką w 1571 roku pod Lepanto. Papież, zawdzięczając Maryi odniesiony sukces, ustanowił ten dzień Dniem Matki Bożej Różańcowej, a miesiąc październik stał się miesiącem Różańca Świętego. 9 października wspomnienie świętego Jana Leonardiego, prezbitera z przełomu XVI i XVII wieku. Początkowo jako gorliwy kaplan zajął się katechizacją dzieci, a później wychowaniem i kształceniem przyszłych misjonarzy, dając początek działalności Instytutowi Rozkrzewiania Wiary. Jest patronem kucharzy i farmaceutów. Kościół prawosławny. 8 października wspomnienie świętego Sergiusza z Radonezza z XIV wieku. Był kaplanem i przełożonym monasteru. Posiadał dar uzdrawiania i widzenia. Miał ogromny wpływ na życie duchowe swoich uczniów. 9 października wspomnienie świętego Jana Teologa, apostola i ewangelisty z przełomu I i II wieku. Był umiłowanym uczniem Jezusa i świadkiem wielu jego wydarzeń i cudów. Kościół grecko-katolicki. 8 października wspomnienie świętej godnej Eufrozyny z Aleksandrii z V wieku. W młodym wieku wstąpiła do monasteru, gdzie w odosobnionej celi spędziła wiele lat na modlitwie i poście, rozwijając się duchowo. 11 października wspomnienie świętego Charytona Wyznawcy, mnicha z V wieku. Wyrzekając się dóbr świata, postanowił zostać mnichem. Zakładając kilka monasterów, posiadał dar uzdrawiania. A już za chwilę komentarz do Ewangelii wygłosi ojciec Tomasz Lewicki. Drodzy Chrystusie, jesteśmy na terenie parafii świętego Brunona, naszej franciszkańskiej parafii. Również jest tutaj klasztor świętego Antoniego. Tu święty Brunon chciał, aby na ziemi litewskiej była wiara chrześcijańska. Oddał życie niedaleko Litwy za Chrystusa. Ale
autorem wiary jest sam Bóg. On posyła swego Syna, aby oddał życie za każdego człowieka, za mnie i za ciebie, drogi bracie i siostro. To też jego ojciec jest jak ogrodnik, który oddaje swoją winnicę dla rolników, którzy mają dać plon w swoim czasie. Bóg obdarzy również i nas swoimi darami i łaskami, abyśmy rozwijali swoje talenty, dzielili się nimi z innymi ludźmi, starali się podobać się Bogu w swoich wyborach chrześcijańskich, godnych wyborach ludzkich. To też starajmy się przyjąć Chrystusa jako ten kamień węgielny, który niszczy wszelkie zło, wszelki grzech, wszelką nieprawość, który jest fundamentem wszelkiego dobra ludzkiego, wszelkiej radości, wszelkiego szczęścia w nas samych, w naszych bliskich, w naszych rodzinach, w naszych społecznościach. Bez Chrystusa nie możemy osiągnąć szczęścia, nie możemy osiągnąć pokoju. Prośmy o ten dar pokoju, módlmy się o niego. Niech najpierw zapanuje w naszych sercach, a potem w sercach wszystkich w Europie i na całym świecie.